Siemanko, dzisiaj chciałem powiedzieć, co mnie boli, nie? WorkCat pierwszy raz od lat leci, moim zdaniem prywatnie, leci na głowę. Jest chyba najbliżej katastrofy lub końca swojego, niż był od początku, kiedy się pojawił World of Warcraft. Co mnie osobiście boli, dlatego że dla mnie to jest jedyna gra, która zatrzymała mnie przez tyle lat przy komputerze i to dość regularnie. Zawsze zazdrościłem ludziom pasji, tego, że mają jakieś hobby, którym się zajmują regularnie i non-stop. Ja nigdy nie potrafiłem się zatrzymać przed niczym na dłużej, poza Warcraftem. Rysowałem, ciupenieczkę rzeźbiłem, miałem jakiś tam kabaret, robiłem photoshopy, nagrywałem jakieś filmiki i tak naprawdę wszystko to mi się podobało i było czymś, co bardzo lubiłem, ale nie potrafiłem się na niczym skupić na stałe, mocno w to wejść i prowadzić przez cały czas. Tym jedynym hobby był Warcraft i mimo to, że nie grałem na poziomie jakimś pro, nie brałem udziału w żadnych rajdach, w mythikach, nic takiego, to logowałem się do Warcrafta codziennie od ostatnich 16 czy tam 17 lat. Mimo, że mój styl gry to bardziej taki casual, dlatego, że ostatnim i jedynym rajdem tak naprawdę, chyba pierwszym i ostatnim rajdem, którym brałem przez jakiś okres regularnie udział, to był Karazhan. To wynikało z mojego trybu życia, z mojej pracy, i z tego, że nie mogłem poświęcić aż tyle czasu na grę, a z drugiej strony nie chciałem aż tak bardzo wchodzić mocno w grę, która jest tylko grą. Tylko i aż grą. Nie sprawia mi problemu wydawanie tych 9 funtów czy tam 10 funtów miesięcznie na grę tylko po to, żeby pobiegać sobie po krainach, pozbierać kwiatki i wziąć udział w jakimś socjalu lub na przykład wybrać się na jakąś instancję przez Looking for Group. Looking for Group actually mi pomogło w tej grze, bo tak to miałem problem, żeby się gdzieś załapać, dlatego że miałem nieregularne godziny pracy, miałem dziwne godziny pracy, nocnym trybie, więc to było ciężkie. No ale nie o tym chciałem ci tak naprawdę porozmawiać. Chciałem porozmawiać o tym, że jeśli nie Warcraft, to co? Co gra wy? Gdzie wy emigrowaliście? Ten kryzys jest przerażający, dlatego że osoby, które brały udział w tych wszystkich nikczemnościach, które miały miejsce w firmie, powinny zostać ukarane. Szkoda, że przy tym cierpi gra, ale jak mówił Asmongold, może to wyjdzie grze na lepsze. Może przez to uda się wyczyścić ten cały trash z Blizzarda i tchnąć jakieś nowe życie. Ja w to wierzę, mam nadzieję, że tak będzie. Tak samo mówił Asmongold, oby tak było. Jak powiedział Samael, nie ma co karać gry za nikczemności, które wypłynęły z rąk deweloperów i managementu. Wydaje mi się, że po tym merge'u z Activision Blizzard zaczął lecieć głową w dół. Ja osobiście nie gram teraz tak często w Warcrafta. Nie dlatego, co się stało w firmie i przez te wszystkie akcje naokoło Blizzarda, tylko dlatego, że mnie osobiście zabił Shadowlands. I to pierwszy raz. Pierwszy raz mnie nuba casuala zabił jakiś dodatek. Nawet nie odepchnęło mnie od gry Warlords of Draenor. Do dzisiaj, powiedzmy do tego roku, gra na spokojnie w każdy dodatek i nie cierpiałem tak bardzo jak inni gracze. Dlatego, że ja nie wchodziłem tak głęboko w tą grę. Wiem od kolegów, że mechaniki strasznie są ciężkie na mythikach, loot jest kiepski i tak dalej. O tym wszystkim wiecie wy, którzy gracie profesjonalnie w tą grę na wyższym levelu. PvP teoretycznie nie istnieje i tak dalej. To o tym wiemy, ale nie o tym mi chodzi. Ja osobiście biorę z gry tyle, ile biorę. Uwielbiam ten lore. Do lore też właśnie czepił się ostatnio Pyromancer, który miał meltdown na streamie. Bo darł się, jakim prawem musi kupować tyle książek i czytać te wszystkie książki, które znowu wyciągają do niego kasę, żeby ludziom mógł przedstawić lore. Dlaczego ludzie, którzy grają tylko w gry, a nie czytają książki, nie są w stanie poznać całego lore gry. No może miał w tym jakiś trafny punkt widzenia. Ale ja osobiście uwielbiam książki Warcrafta. Jest to jedna z niewielu literatur, którą czytam regularnie. Może się ze mną zgodzicie, albo nie, ale jest to dla mnie największa i najlepsza gra MMO. I ja osobiście nie znam żadnego takiego wielkiego MMO, które miałoby tak rozbudowany świat w grze, które miałoby tak rozbudowane wszystko naokoło, czyli tylu streamerów, tyle portali obsługujących tą grę, tyle książek, komiksów, ten cały merchandise i tak dalej. Dla mnie jest to największe MMO i uważam, że nie ma teraz na świecie nic, co było większe i konkretniejsze. Są gry, które doganiają, są gry, gdzie jest coraz więcej graczy, bo wyemigrowali, ale dla mnie jest dalej najpotężniejsze, największe MMO. I mam nadzieję, że się z tego podniesie. Trzymam za to kciuki. Też jestem World of Warcraft bias. Kupuję wszystko, co jest związane z Warcraftem. Koszulki, komiksy, poza montami w grze. Jednego chyba tylko kupiłem na miliard lat temu. Nie przeszkadza mi w Warcraftie ta grafika. Ja, to jest jedna z rzeczy, którą uwielbiam. Dlatego, że dla mnie gra, tak jak film, jest odskocznią od życia realnego. Dlatego też nie mogę znaleźć innego MMO, które by mnie tak przyciągnęło na stałe. Dlatego, że ja potrzebuję tej różnorodności klas w grze. Potrzebuję orków, elfów, taurenów, goblinów, gnomów. Ja teraz jestem w świecie realnym, więc nie obchodzi mnie gra jak New World, gdzie gram człowiekiem. Ja jestem człowiekiem, po prostu to jest nie danie bajka. Warcraft zawsze dostarczał mi możliwość odskoczni od świata realnego, zapominania o moich problemach i leczenia mnie, mojej głowy,
która jest dość poryta. Właśnie przebywaniem w ich świecie. Uwielbiam lore, uwielbiam grafikę, nie przeszkadza mi to fakt, że te stare krainy mogłyby mieć jakiś nowy revamp, ale ogólnie dla mnie gra jest kozacka. Na dzień dzisiejszy dużo można Warcraftowi zarzucić. I może jak powiedział Asmongold, że gdyby ci ludzie, którzy tworzą grę, nie mieli na karku oddychających jakichś spoczyńców, którzy się zawsze kręcą ku kobiet i tak dalej, może wtedy ta gra nie ssałaby tak jak się w dniu dzisiejszym. Może wtedy ci twórcy gier mieliby głowę w odpowiednim miejscu i serce i mogliby się skupić, ale kto mógłby myśleć o czymś kreatywnym, kiedy jest w pracy prześladowany, czy na tle seksualnym, czy w jakiś inny sposób. Nikt normalny nie dałby temu rady. Zaskakujące jest dla mnie też to, że taki ciężki klimat jest lub był wewnątrz Blizzarda. Ja jako laik, nie znający w ogóle tematu, wyobrażałem sobie to, że będąc miłośnikiem gier, komiksów i jakimś tam rysownikiem i kimkolwiek, dostając pracę w Blizzardzie, to jest spełnienie marzeń, jak na amerykańskich filmach. Robimy grę, coś fajnego, więc jest tam cool atmosfera, luz, śmiechy, fajny klimacik, ludzie grają komiksy, gadają o grach i tak dalej. Nie przeszłoby mi przez myśl, że tam może być taki bullying, taki mobbing, jeszcze takie wykorzystywanie seksualne, jak miało to miejsce. To jest coś przerażającego. Każde miejsce pracy jest na takie coś narażone. To naprawdę szukałem jakiegoś nowego MMO, które by mi tak wciągnęło jak Warcraft, które mi pozwoliłoby tak odskoczyć od życia realnego jak Warcraft, ale tak naprawdę ciężko mi coś ogarnąć. Jest kilka gier, w które gram teraz, w które próbuję grać i może właśnie zrobię o tym serię. Jeśli nie Warcraft, to co? Odcinek pierwszy, drugi, trzeci. I wam pokażę, w co gram. Może ktoś z was w komentarzu wrzuci podpowiedź, w co powinien zagrać, co jest fajnego, co warto jest spróbowania. Zobaczymy, może uda się znaleźć coś, w co warto zagrać poza Warcraftem. Może coś się wyłoni, w co warto jakby zainwestować czas i energię i co pozwoli mojemu wewnętrznemu dziecku tak się dobrze bawić, jak bawiło się przy Warcraftcie. Próbowałem Lost Ark, ale to nie jest takie MMO, to jest hack and slash jak Diablo, tam z elementami MMO może. Nie wciągnęło mi to w ogóle, tym bardziej, że nie za bardzo można edytować postaci. Final Fantasy może nie dałem Finalowi zbyt wielkiej szansy, a ta grafika mi nie pasuje. Aczkolwiek, jak oglądałem wideo z szefem całej firmy i inne wideo, nawet Asmongolda, mają bardzo świetne community, czego zazdroszczę i czego życzyłbym Warcraftowi. Zapraszam do subskrybowania. Włączcie się przede wszystkim w rozmowę. Rzućcie jakiś komentarz, napiszcie w co wy gracie. Jakie wy macie spojrzenie na ten temat? Może jest jakaś gra, o której nie wiem, a którą warto sprawdzić. Za jakiś czas na kanale pojawi się nowy giveaway. Oczywiście giveaway będzie dostępny dla ludzi, którzy subskrybują kanał. W momencie, kiedy zdecydujecie się zasubskrybować kanał, upewnijcie się, że subskrypcja jest publiczna, żebym mógł widzieć, kto się pojawił w subskrypcjach. Udało mi się nagrać film w momencie, kiedy mój syn śpi, drugi synek ogląda dole bajki, więc dali mi chwilę, żebym się tutaj wbił, szybko nagrał. Próbowałem nagrywać w nocy, ale jest naprawdę ciężko. Jako tata ciężko jest znaleźć czas i miejsce na to, żeby porządnie usiąść przy kompie i żeby coś nagrać. Bo z edycją to już siedzę po nocach i odbieram sobie godziny snu i przeznaczam je na godziny edycji. Dlatego tak to wolno wszystko na kanale idzie. No ale dobra, kończymy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do supportowania kanału, do oglądania i zapraszam was do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej, cześć.